Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła nr 31 Moskowitego. W roku sprawozdawczym zarząd naszego koła pracował w składzie: prezes Grzegorz Grobelny, wiceprezes Zdzisław Sikorski, sekretarz Romuald Szczotkiewicz, skarbnik Andrzej Wiliński, członek Jan Król i drugi członek Marek Kowalski. Liczba członków koła w roku sprawozdawczym wynosiła 160, w tym zwyczajnych 131, emeryci, renciści 17, uczestników do lat 16, 12. Z szeregów naszej organizacji odeszło trzech kolegów, to jest kolega Henryk Ignaszewski, kolega Lech Wojtyniak i kolega Tadeusz Banaszak. Proszę wszystkich o powstanie. Mamy kolegów. Dziękuję. Zarząd koła w minionym roku odbył 6 posiedzeń, na których zajmował się m.in. przygotowaniem zawodowych kartki, opracowaniem wniosków na oznaczenia, opracowaniem preliminarza budżetowego. Wszystkie posiedzenia zarządu odbyły się wspólnie z Komisją Rewizyjną. W dniu 16 kwietnia zarząd organizował sprzątanie brzegów naszego jeziora. Udział w tej akcji wzięło 13 wędkarzy. Tylko 13. I są to Krzysztof Kasprzyk, Henryk Ignaszewski, Sikorski Jerzy, syn Zdzisława, Sikorski Robert, Król Jan, Kozłowski Sławomir, Czapski Józef, Wiliński Ryszard, Wiliński Andrzej, Grubelny Grzegorz, Grubelny Tomasz, Michalak Grzegorz i Michalak Daniel. Są to stale ci sami członkowie. W dniu 30 kwietnia zarząd zorganizował imprezę wędkarską o Mistrzostwo Koła. Seniorzy, startowało 19, sklasyfikowano 15. Pierwsze miejsce i mistrzem koła na 2011 rok został kolega Czapski Józef z sumą 4490 punktów. Drugie miejsce i tytuł wicemistrza zajął kolega Romuald Szczotkiewicz, 1380 punktów. I trzeci Markiewicz Roman, 1030 punktów. Juniorzy startowało 4, sklasyfikowano 3. Pierwsze miejsce Ratajewski Adam, 800 punktów. Drugie miejsce Nowak Konrad, 470 punktów. I trzecie miejsce Kowalski Mateusz, 200 punktów. 5 czerwca zarząd zorganizował imprezę wędkarską o puchar dyrektora szkoły podstawowej w Giewartowie, kolegę Romualda Szczotkiewicza. Seniorzy, startowało 22, klasyfikowano 19. Pierwsze miejsce Nowak Marek, sumą 3020 punktów. Drugie miejsce Michalak Grzegorz, 1790 punktów. I trzecie miejsce Wygodzki Tymoteusz, 1410 punktów. Juniorzy, startowało 5, sklasyfikowano 5. Pierwsze miejsce Radajewski Adam, 1014 punktów. Drugie miejsce Paluszyński Przemysław, 750 punktów. I trzecie miejsce Łukasz Nowaczek, 650 punktów. 18 czerwca zorganizowaliśmy imprezę wędkarską o puchar wójta gminy Ostrowice pana Henryka Telmana z okazji Dnia Ostrowitego. Startowało seniorzy, startowało 20, sklasyfikowano 14. Pierwsze miejsce Czapski Józef, 2500 punktów. Drugie miejsce Marek Nowak, 1850 punktów. I trzecie miejsce Markiewicz Roman, 1720 punktów. Juniorzy, startowało 5, sklasyfikowano 5. Pierwsze miejsce Ratajewski Adam, 1280 punktów. Drugie miejsce Paluszyński Przemysław, 410 punktów. I trzecie miejsce Ładowski Dawid, 380 punktów. 27 sierpnia zarząd zorganizował imprezę wędkarską o puchar przewodniczącego Rady Gminy w Ostrowicy, pana Jakuba Bartosika. Seniorzy, startowało 14, sklasyfikowano 13. Pierwsze miejsce Nowak Marek, 3044 punkty. Drugie miejsce Markiewicz Roman, 2360 punktów. I trzecie miejsce Kowalski Marek, 1820 punktów. Juniorzy, startowało 5, sklasyfikowano 5. Pierwsze miejsce Radajewski Adam, 1041 punktów. Drugie miejsce Nowaczyk Łukasz, 890.
i trzecie miejsce Kowalski Mateusz 670 punktów. Wszystkie wyżej wymienione zawody zostały zaliczone do ogólnej klasyfikacji Grand Prix, wyłączając oczywiście zawody aktywu koła. Tytuł najlepszego wędkarza w sezonie 2011 zdobył w kategorii senior Czapski Józef z sumą 8300 punktów, drugie miejsce Marek Nowak 1714 punktów i trzecie miejsce Markiewicz Roman 7060 punktów. Kategorii junior pierwsze miejsce Ratajewski Adam 4130 punktów, drugie miejsce Nowaczyk Łukasz 1810 punktów i trzecie miejsce Paluszyński Przemysław 1770 punktów. 14 sierpnia odbyły się zawody aktywu koła. Startowało 7 zawodników, sklasyfikowano 7. Pierwsze miejsce Czapski Józef, drugie Łaktoczki Stanisław i trzecie Kowalski Marek. W ubiegłym sezonie został rozstrzygnięty konkurs o największą rybę złowioną w naszym jeziorze. Zwycięzcą tego konkursu jest Michał Berger, który w dniu 27 czerwca złowił amura o wadze 17,54 i o długości 106 cm. W dniu 21 maja odbyły się zawody wędkarskie organizowane przez lokalną grupę działania między ludźmi i jeziorami. Startowało w tej imprezie 63 zawodników z gmin Ostro, Witez, Kulsk, Leczew, Wilczyn, Kazimierz, Biskupi. Zawody te odbywały się na łowisku pana Ostrowczyka w Giewartowie. Drużyna naszego koła zajęła pierwsze miejsce, a kolega Marek Nowak indywidualnie również zajął pierwsze miejsce. 3 września na Czarnej Strudze w Oleśnicy odbyły się zawody wędkarskie o puchar ministra, jeszcze wówczas ministra Eugeniusza Grzeszczaka. W zawodach tych kolega Marek Nowak zajął 4 miejsce. W miesiącu październiku jezioro nasze zostało zarybione następującymi gatunkami ryb. Węgorz 50 kg, szczupak 100 kg, lin 100 kg, karp 300 kg i sum 100 kg. Razem 650 kg na ryb. Ale dyskusja będzie później, koledzy. W imieniu zarządu i własnym chciałbym podziękować naszym sponsorom, wójtowi gminy Ostrowite, panu Henrykowi Tylmanowi, przewodniczącemu Rady Gminy, panu Jakubowi Bartosikowi, koledze Romualdowi Szczotkiewiczowi, Markowi Nowakowi, Annie Czarkowskiej za przygotowanie dzisiejszego poczęstunku oraz paniom, które pomagają w kuchni nad wydaniem tego poczęstunku. Oraz członkom zarządu oraz wszystkim członkom naszego koła za pomoc w organizacji zawodów wędkarskich oraz akcji sprzątania brzegów naszego jeziora. Życzę w nadchodzącym sezonie 2012 połowu samych medalowych ryb. Dziękuję.